O, ponieważ dzisiaj sytuacja jest techniczna, już możemy jechać dalej, więc ten webinar postaramy się też na ciekawa sytuacja techniczna, postaramy się ten webinar też dla Państwa nagrać i umieścić ponownie tradycyjnie, jak to ostatnio robiliśmy na YouTubie, więc dla uczestników, którzy będą to oglądać z nieco z opóźnieniem. Na YouTubie jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Analizujemy euro-dolara. Tak jak powiedziałem wczoraj, spadek około godziny 19. No spadek mierzony, że tak powiem, w okolice poprzedniej konsolidacyjki po tym wzroście na przełomie czwartku i piątku wypadł dość, więc w środku tej konsolidacji w okolicach 32,60. Dzisiaj rano lekkie osuwanie się rynku, nawet próba zahaczenia niższych poziomów, ale póki co poziomy te wytrzymały. Właśnie podczas tutaj naszych bojów z mikrofonem w ostatniej pół godzinie mamy do czynienia z odreagowaniem na eurodolarze. W serwisach widziałem, że pojawiło się stwierdzenie Walda Nowotnego z ECB, że nie ma zagrożenia deflacją w strefie euro. No, nic specjalnie póki co odkrywczego, ale na takim trochę wyprzedanym i na wsparciu znajdującym się rynku wystarczyło na zrobienie tej podbitki w okolicach 33. Na dzisiaj, proszę Państwa, tworzymy więc konsolidację, tą, którą Państwo na wykresie widzicie, godzinowym góra 33,30, dół 32,60. Moim zdaniem rozstrzygnięcie tego, w którą stronę rynek podąży, to właśnie wyjście poza ten zakres konsolidacji. Szansa na wyjście poza ten zakres konsolidacji jest spora dzisiaj po południu, bo będą dzisiaj publikowane dane, zaczynają być publikowane dane znaczących spółek amerykańskich wyników. Rynek generalnie jak gdyby oczekuje tego, że wyniki będą dobre i że to poprawi nastroje na giełdach, co też przyczyniłoby się do osłabienia dolara i wyższych notowań euro-dolara, tak? Te dane będą już, czy te wyniki będą spółek istotnych dzisiaj chyba Goldman Sachs, JP Morgan Chase, publikowane przed sesją, czyli przed godziną 15:30, a powiedzmy między godziną 13:00 a 15:30. Ja zakładałbym, że gdyby dzisiaj ściszyć mikrofon, panowie mówicie, spróbuję troszkę ściszyć. Jeśli będzie lepiej, to proszę o potwierdzenie. O, trochę ściszyłem. Jeśli te wyniki będą dobre i rynek będzie reagował wzrostami, no to szansa na pokonanie 33,30 i znów podejście i próbę pokonania poziomu 1,34. Gdyby dzisiaj rynek reagował spadkami po tych publikowanych amerykańskich danych, to prawdopodobnie przetestujemy jeszcze raz nie tylko dzisiejsze dołki, ale i te dołki z piątku 32,46. Gdyby to był test udany, tak? Do tej pory test tych dołków jest, tak jak widzimy, nieudany. Gdyby był test udany, czyli co najmniej godzinówka kończy się poniżej tych poziomów narysowanych trzecią czerwoną linią, to prawdopodobny zakres ruchu dość spory, tak? Bo pewnie do tego 31,40 co najmniej, znaczy 31,40 docelowa, co najmniej do okrągłego poziomu 1,32. Uważnie więc obserwujmy sytuację. Mamy techniczną dość klarowną. Z jednej strony obserwujmy tą linię 33,30, z drugiej strony dzisiejsze dołki 29,60. Myślę, że 32,60, że wybicie z tej konsolidacyjki może nam pomóc dzisiaj w podjęciu decyzji, co robić dalej. Gdybyśmy spojrzeli jeszcze na tego eurodolara w kontekście takim troszeczkę szerszym, to proszę zobaczyć, że na 4-godzinówce to będzie mniej więcej wyglądało w ten sposób, tak? Czyli ewidentnie tu jeszcze w tej chwili balansujemy na takiej linii 1,33, starej linii, która wynika gdzieś tam nam stara linia wynikająca nam, o, spróbuję ją tu narysować z tych szczytów kiedyś ustanowionych w grudniu przede wszystkim. Więc generalnie strefa taka rozgraniczająca, tak? Wydaje mi się, że podejście w tą stronę lub w tą powyżej lub poniżej tych poziomów, o których przed chwilą mówiłem, może naprawdę dużo tutaj znaczyć. Na wykresie dziennym widać, że po tym wybiciu powyżej 33, no rynek cały czas tą perspektywę pójścia wyżej oczywiście ma. Ale wczorajsza świeczka, ta czarna świeczka, taka spadkowa, no nie wygląda, proszę Państwa, za ciekawie. Tak jak mówię, ja dzisiaj bardzo dużą wagę przywiązuję do tego popołudnia.
Jeśli po południu będziemy mieć zwyżkę i wychodzenie powyżej 30 czy 30, to, że tak powiem, powróci mój sentyment wzrostowy co do rynku. Póki co delikatnie chyba przeważa sentyment spadkowy, który umocniłby się, gdyby rynek spadł poniżej tych dzisiejszych dołków. Oczywiście reakcje możecie Państwo patrzeć na eurodolar, na wyników spółek amerykańskich, a najlepiej będzie patrzeć na indeksie Standard & Poor 500. Czy to będzie kontrakt, czy to będzie SP500, to nie ma większego znaczenia. Proszę zobaczyć, tu jest taki trend wzrostowy. Praktycznie od początku stycznia w bardzo wąskim przedziale wahań pozostają notowania indeksu amerykańskiego. Ten trend wzrostowy został już tutaj, troszkę trzeba by go skorygować, ale tak, niezależnie od tego, jak tą linię poprowadzimy, to i tak ona została naruszona. I w tej chwili zejście pod dołki, no ten dołek, tak? Ten dołek na indeksie amerykańskim, czyli 1457, a już na pewnie ewidentnie poniżej 1445, mogłoby uruchomić większą realizację zysków na indeksach i bardziej zdecydowaną wyprzedaż rynku. Tak jak mówię, oczekiwania są raczej, że wyniki będą wspierać jeszcze dobre nastroje i spowodują wyższe notowania na indeksach. Patrz też ewentualnie na eurodolarze. Gdyby była reakcja przeciwna, to bardzo byłby to sygnał, bardzo, byłby to bardzo mocny sygnał przeciwny, czyli sygnalizacja możliwości spadków, szczególnie w kontekście tego, że w lutym mamy następne problemy związane z sytuacją w Stanach Zjednoczonych. Przypominam, dokończenie sprawy klifu fiskalnego i w kwestii wydatków i powiększenie skali zadłużenia. To tyle, jeśli chodzi na eurodolarze. Patrzmy sobie go na, tak jak mówiłem dzisiaj, na niego bardzo, bardzo ważnie. Na razie taka dosyć ostra walka w okolicach 1,33. Walka jest też na funcie, proszę Państwa, i to tutaj dlatego wybrałem dzisiaj tego funta, bo ta walka tutaj wygląda, powiem szczerze, bardzo ciekawie. Funt jest na wsparciu takim, które też żeśmy tu już od dłuższego czasu sobie obserwowali. Proszę zobaczyć, które Państwu to sygnalizowałem. Na poziomie 59,90. To wsparcie jest dosyć mocne. Wynika ono przede wszystkim z tego, że tutaj podczas tej dynamicznej spadki było ono testowane. Narysujmy sobie tą linię. O, narysujmy sobie tą linię. Proszę zobaczyć. Tutaj próbowaliśmy 1,60 pokonać. Nie udało się, praktycznie wszystkie godzinówki, które zahaczały, kończyły się powyżej 1,60. Reakcja strzał w górę prawie dwufigurowy. I funt jest sytuacja w Wielkiej Brytanii kiepska, dlatego mimo wszystko jest tutaj spadkowo, ale widać, że ten poziom 59,90 oddziaływuje. Dzisiaj rynek z impetem próbował się do niego zbliżyć, również z dużym impetem od tego poziomu się odbija. To już drugie czy trzecie podejście do tego poziomu. Gdyby dzisiaj na eurodolarze jednak i na indeksach giełdowych przybrała na sile tendencja spadkowa, to właśnie oczekiwałbym pokonania 59,90, a wtedy, jak wynika z wykresu 4-godzinowego, skala spadków może się zdecydowanie zwiększyć, tak? No praktycznie ta konsolidacja dwufigurowa odłożona w dół to 1,58. Funt jest słabszy, tak? Nie ulega najmniejszej wątpliwości, to też podkreślałem już chyba na poprzednim webinarze, być może w piątek. Proszę zobaczyć, jeśli popatrzymy na 4-godzinowego euro-dolara, to on po tym rajdzie jest gdzieś tutaj, tak? Startował z 1,30, powiedzmy, wylądował na 1,34, jest figurę niżej. Natomiast funt po tym rajdzie, z tego rajdu, który był w poprzednim tygodniu, zaledwie dwie figury zrobił, jest praktycznie w tym samym miejscu, w którym startował w ubiegłym tygodniu. Z jednej strony daje to potencjał, że w którymś momencie rzeczywiście, prawdopodobnie gdy przyjdzie pierwsza jakaś dobra informacja z Wielkiej Brytanii na możliwość wykreowania dużego wzrostu, no, w okolice 1,62, a później wyżej w okolicach 1,64. Więc łapacze dołków z jednej strony mają dobrą, tak zwani łapacze dołków, mają dosyć dobrą okazję, bo wsparcie jest mocne. Kupowanie nawet po 60,42 pozwala wystawić sensownego stop lossa 50, no maksimum 60 pipsów niżej, tak? A jeśli, powiedzmy, załapalibyśmy się tak jak dzisiaj tutaj, gdzieś na tym cieniu niższym, 60,10, to ten stop loss potencjalny jest jeszcze
większy, a potencjał wzrostu jest całkiem sensowny, tak? Co najmniej do 1,62 przy polepszeniu nastrojów na rynku. Kto w funta nie wierzy i w scenariusz ewentualnej odbitki i podbitki na funcie, no to oczywiście ma do wyboru drugą koncepcję, że przebicie trwałe, czyli przynajmniej jedną świeczką poziomu 59,90 otwiera drogę do znacznej przeceny. Pan Tomasz sugeruje mi, czy wskazuje mi, że w piątek pan Cameron ma ważne przemówienie, czy pyta, czy jest ono ważne. Tak, jest ono ważne w kwestii stanowiska w Wielkiej Brytanii co do jej przyszłości pewnie w Unii Europejskiej. Tam pojawiają się pewne rysy, część z nich jest jakby tylko czysto i wyłącznie grą taką parapropagandową, ale niewątpliwie na funcie może to jakieś tam oddziaływanie mieć. Aczkolwiek na słabość funta oddziaływują przede wszystkim, proszę Państwa, dane, które z Wielkiej Brytanii przychodzą. No nie są najlepsze. Sytuacja jest kiepska. Jeśli chodzi o Bank Anglii, to tam jest zmiana szefa Banku Anglii, więc z tej strony rynek nie oczekuje jakiegoś szybkiego, czy będzie zmiana szefa Anglii wkrótce, tak? Nie oczekuje jakichś nowych pomysłów, kontynuacji jakiejś agresywnej programu brytyjskiego QE3, który gdzieś tam jest ciągle w realizacji. Stąd pewnie ta słabość rynku, ale tak jak mówię, przy dobrym jakimś newsie z Wielkiej Brytanii trzymałbym tu rękę na spuście, tak? Na cynglu, bo być może rzeczywiście pojawi nam się jakaś dosyć spora możliwość podejścia ewentualnego w górę, tym bardziej, że tak jak Państwu tutaj pokazuję, tak, to wsparcie wygląda dosyć mocno. Stop loss, który możliwy jest do ustawienia, jest dosyć zachęcający, a funt potrafi zrobić szybki przelot, tak, 1,64 na 1,60, 1,650 na 64 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są okresy, kiedy jest stabilizacja, tak jak tutaj, i ta para walutowa gdzieś tam niewiele się na niej dzieje, ale gdy już rusza, to często naprawdę z dużą dynamiką. Trzecią rzeczą, którą dzisiaj żeśmy mieli sobie bliżej omówić, to jest oczywiście dolar złoty. Tu sytuacja trochę odwrotna do tego, co to już Państwo wiecie, co na euro-dolarze. No to są nasze stare linie i stare analizy, które gdzieś tam w mniejszym czy większym stopniu się sprawdzały. Tutaj bardzo ostry trend ten wzrostowy, który żeśmy mieli przy spadku na początku tygodnia na euro-dolarze. Tak, trójkącik jakiś zarysowany i wejście z tego trójkąta dołem. Równocześnie jak gdyby reguła 1, 2, 3, którą Państwo już znacie, tak, czyli złamanie linii trendu, podejście, nieprzekroczenie szczytu i wybicie w dół jako sygnał sprzedaży. No oczywiście teraz możemy sobie to zrobić w drugą stronę, tak. To był nasz trendik spadkowy, trendik został naruszony, albo już w tej chwili dał nam sygnał kupna dla bardziej agresywnych graczy ze stop lossem. No ja bym gdzieś tu w połowie tej konsolidacji dawał, co by oznaczało pewnie gdzieś 3 grosze, albo dla bardziej konserwatywnie działających inwestorów ciach po oczekiwaniu jeszcze na podejście euro-dolara w górę i zejście dolara złotego w dół i wtedy, tak, i wtedy możliwość wyjścia w górę przy założeniu korekty na giełdach i na euro-dolarze i wtedy oczywiście jakby tutaj okazja inwestycyjna do wzrostu lub łapanie dołka z o wiele mniejszym stop lossem. To tyle, jeśli chodzi o dolar złotego. Zerknijmy sobie jeszcze, proszę Państwa, na niektóre rzeczy, na które dosyć często spoglądamy. No tradycyjnie na indeksy, tak? To, co Państwu pokazywałem na standardzie. Tu się dopiero rysuje, tak? Że złamana linia trendu i nie ma potwierdzenia tego spadku. Potwierdzeniem będzie, najbliższym potwierdzeniem ewentualnie byłoby zejście dzisiaj, powiedzmy, poniżej poziomu 1456, a dopiero 1446 przełamanie będzie zdecydowanym sygnałem sprzedaży. To na gorsza sytuacja już jest nieco gorsza, paradoksalnie lepsza w sensie korekty na DAX-ie, tak, gdzie też żeśmy sobie rysowali taką linię trendu, konsolidacyjkę
I tą linię, która miała nam potwierdzić spadki, ona została już, proszę Państwa, pokonana. Dlatego też dzisiaj do tych danych i do popołudnia na Wielkiej Brytanii przywiązuję taką dużą wagę, bo sądzę, że właśnie tam możemy mieć dzisiaj odpowiedź, co dalej na giełdach. Gdyby dzisiaj w tym pierwszym dniu publikacji giełdy reagowały spadkami, no to szanse na korektę również na euro dolarze znacząco wzrosną. Spoglądamy czasem sobie też na WIG20 i proszę zobaczyć, tutaj ten klasyczny nasz układ, odświeżmy to jeszcze troszkę, ten klasyczny układ WIG-u 20 też, tak, trend bardzo silny, który nas Państwo pamiętacie, wyniósł prawie kilkanaście procent do góry, naruszenie trendu, podejście, zejście i sprzedaż gdzieś w tych okolicach lub czy możliwość zajęcia z pozycji krótkiej lub też dopiero po tej konsolidacji wybiciu się w konsolidacji, z konsolidacji w dół. Żeby Państwu tu trochę sytuację jeszcze pokazać ciekawszą, to przedłużę tą linię w prawo, przepraszam, w lewo, o, zlikwiduję tą linię trendu i zobaczcie Państwo, że na końcówce tak, nie, to miałem zlikwidować, tak, no czasem to nie ma. Jeszcze raz linia pozioma. Część z Państwa już zapewne się dobrze domyśla, czego za chwilę będę się tutaj doszukiwał. Myślę, że powód jest, żeby się tego doszukiwać w tej chwili. Czerwona linia. O, tak, jeszcze dalej ją posuńmy. Ciach. Otóż mam oczywiście na myśli tworzącą się formację, czy formację, która się utworzyła RGR-a, ewidentnego RGR-a, ramię, głowa, ramię. Będzie to też widać na 4-godzinówce. Tak, no bardzo ładny RGR-ek. Właściwie gdyby zakres tego RGR-a sobie odmierzyć tą wysokością tej głowy z ramionami, to teoretyczny zakres spadku na eurodolarze gdzieś by był w okolicach, przepraszam, nie na eurodolarze, tylko na WIG-u 22460. I dzisiaj też ważny dzień, tak, z tego punktu widzenia, czy dzisiaj, jutro, pierwsze dni tych publikacji amerykańskich danych. Czy rzeczywiście rynek będzie miał duże ciśnienie, żeby schodzić tutaj niżej, czy też, proszę Państwa, zadziała jednak mimo wszystko mechanizm zanegowania tej głowy z ramionami, tak? To by oznaczało, że WIG20 musi wyjść nad poziom 2550. Wtedy ten sentyment prowzrostowy mógłby zostać utrzymany. Spoglądamy też czasem na złoto. Gdzie my mamy tutaj to nasze złoto? Proszę Państwa, złoto tutaj, żeśmy analizowali. No taka sytuacja, taka sobie troszeczkę nijaka na tym złocie, tak bym to nazwał, w zakresie tym, którym zrobiliśmy na początku stycznia, tej wielkiej zmienności, może nie wielkiej, ale tej dużej zmienności między poziomami 1695 i dołem 1625, 70 dolarów, tak, próbujemy tutaj coś sobie wykreować. No są takie dni jak dzisiaj, jak wczoraj, że ten rynek niewiele co tutaj robi, tak, na 4-godzinowe to są świeczki, ale jak Państwo na godzinówkach zobaczycie, to też zobaczycie, że tu są jakieś takie delikatne konsolidacje, z których nic nie wychodzi. No pewnie te linie bym traktował jako takie dosyć znaczące, istotne, czyli 1695, gdybyśmy się tutaj znaleźli. Myślę, że jednak podejście znacznie wyżej będzie trudne, więc w większym stopniu oczekiwałbym fałszywego wybicia i możliwości gdzieś zajęcia pozycji krótkiej. No i oczywiście dolne granice, bo tu chyba biorąc pod uwagę na to, że rynek odreagowuje z tych spadków bardziej dynamicznych, można by pomyśleć ewentualnie o ponownym wejściu w pozycję długo, no ale to pieśń przyszłości, tak? No nie dyskutujmy o tym, co zrobimy przy 1625, jak na rynku jesteśmy 50 dolarów wyżej. Póki co jest prozwrostowo, ale już tuż jest ten opór, więc też z tego tytułu zbyt wielkiego pomysłu nie ma. No można sobie zagrać, czy próbować takiej jakiejś tutaj, jakiś prób wchodzenia, jeśli już o tym złocie rozmawiamy, że powiedzmy tworzy się tutaj nam jakaś niewielka konsolidacyjka. Gdyby ta konsolidacyjka padła, czyli gdybyśmy poniżej tej linii spadli, to pewnie wsparcie w okolicach 1665 na tej linii trendu, przebicie tej linii trendu
to całkiem realna szansa zejścia niżej. Ale złoto jest dosyć trudno grywalne, powiem Państwu ostatnio. No z racji, że na te bardzo duże zmienności, tak, oczywiście, jeśli się uda wejść w odpowiednią pozycję, to szybki zarobek jest rewelacyjny, tak, ale też proszę zobaczyć, że te korekty, czy te gwałtowne ruchy pojawiają się ni z tego, ni z owego. No, na przykład tutaj, tak, ewidentnie to był chyba piątek, czy któryś z tych dni. 11, już nie wnikajmy, chyba 3 dni tam, może poniedziałek. Próba wyjścia, całkiem sensownego wyjścia w górę i możliwości kontynuacji wzrostów, i w ciągu godziny nic z tego nie zostało, tak? No bo na rynku pojawiła się plotka, że Bank Szwajcarii sprzedaje od grudnia złoto. Plotka zadziałała psychologicznie, a później w 2 dni cały ten spadek żeśmy wymazali. Kto bardzo lubi złoto, no to troszeczkę może tu się bawić. W końcu, w którymś momencie rzeczywiście do takiego ruchu się dokopie. Natomiast do spekulacji wydaje mi się, że przy tym rozgrzanym rynku walutowym w tej chwili zdecydowanie bardziej się główne pary walutowe nadają niż chyba złoto. No, pan Jacek pyta, co na CHF-ie. Proszę państwa, na CHF-ie pojechaliśmy mocno do góry, tak? No, tak to wygląda. Czasem tak to na tym CHF-ie od czasu do czasu, ni z tego, ni z owego, zaczyna się jakiś ruch, jazda ostra. Ja powiem szczerze, że w kwestii jakby takiej czysto tradingowej ten CHF w niewielkim stopniu mnie interesuje, no bo okej, no te trzy figury, 21 pojechaliśmy na 24, trzy figury w 2 dni, bo też to zainicjowane zostało przez Dragiego w czwartek, czyli wzrost wartości euro, spadek jakby awersji do ryzyka. Pojechało to dosyć ostro, nie spodziewałem się, że tak mocno to może pojechać, no ale proszę Państwa, no to trzeba było czekać kilka miesięcy, tak, na taki rajd, no więc można zaparkować tam parę walutową w okolicach 1,21 czy trochę wyżej, tutaj 1,21 czy wcześniej na 1,22, ale trzeba kilka miesięcy odczekać, żeby takiego rajdu się doczekać. Oczywiście jak spojrzymy na ten wykres, który jest linią prostą prawie że przez kilka miesięcy, a później mamy trzy figury jazdy do góry, to wydaje nam się au, tak, ale niesamowicie efektowny wykres. Natomiast jeśli popatrzymy sobie na wykres dzienny, na przykład na eurodolarze, no to proszę bardzo, no, tak, byliśmy 33 na początku stycznia, 30 za kilka dni, czyli trzy figury, 30 i 34, więc w ciągu miesiąca zrobiliśmy, teoretycznie rzecz biorąc, no wiem, że trochę to jest przesadzona skala, tak, bo dołka do dołka idealnie nikt tutaj nie wchodzi, ale zakres zmienności jest de facto 7 figur, tak? 7 figur w ciągu jednego miesiąca i prawdopodobnie jakbyście sobie Państwo przeanalizowali grudzień, no nie trzeba dużo czekać, 29, 34 figury, tak? 4 figury co najmniej w grudniu albo 5 i 7 figur w styczniu, tak? Natomiast no, to, co robi na nas takie szalone wrażenie, to zaledwie 3 figury na kilka miesięcy. Można czekać, można się w sumie kiedyś tam w którymś momencie doczekać, ale proszę zwrócić uwagę, tutaj to jest w zasadzie nie zbyt rynkowy instrument, tak? No, któregoś dnia pojawi się komentarz, na przykład kogoś z Banku Szwajcarii i możemy zrobić 100 pipsów ruch w jedną lub drugą stronę w ciągu kilku minut. To sądzę właśnie o CHF-ie. Nie namawiałbym Państwa specjalnie do spekulowania szybkiego na tym instrumencie. Pan Jacek pyta, czy coś podkładką było pod tego, no, pod tego ruchu. Podkładką tego ruchu były dwie rzeczy. Raz, że spadła awersja do ryzyka po konferencji Dragiego, tak? Więc w naturalny sposób chęć wyjścia z CHF-u wtedy rośnie. Druga rzecz to oczywiście plotki, które pojawiają się na rynku, tak? Że tym targetem dla Banku Szwajcarii będzie nie 1,20, tylko wyższy poziom. To już pojawiało się nieraz w historii. To są właśnie te wzrosty wrześniowe czy wzrost grudniowy. Na ogół po jakimś czasie nic z nich nie zostaje. Czy tu będzie historia powtórzona? Zobaczymy. Pan Bogusław jeszcze chyba prosił mnie o coś.
AudUSD. AudUSD jest nudny, proszę Państwa, tak mi się wydaje w ostatnim czasie, w konwencji tego, co działo się w ostatnim czasie na innych parach walutowych, ale zerknijmy na niego na moment. Tu jesteśmy wysoko cały czas, wysoko, tak? Wysoko i próbujemy wyższe poziomy przebijać. Na razie bez skutku. Próbowaliśmy dzienny, jeszcze zobaczmy. O, to była ta moja linia, którą też już któregoś dnia dla Państwa rysowałem. Próbujemy wchodzić w okolice tego 1,60 i walczyć na wyższych poziomach. Proszę zobaczyć, że aut praktycznie nie zaliczył tej zniżki, która w niewielkim stopniu, która dotknęła i funta, i eurodolara przed Dragim. No i walczy z tymi szczytami, tak? Szansa oczywiście techniczna, jeśli pokonamy ten poziom 0,630, jest spora na zrobienie dwóch figur w górę. Pomagają AUD-owi głównie, czy dolarowi australijskiemu, dobre dane z Chin, jeśli tam będzie w dalszym ciągu konsekwentnie będą takie dane przychodzić, to myślę, że spróbujemy ten zaatakować ten szczyt, ale AUD jest trochę ostatnio zdradziecki, proszę Państwa, no proszę zobaczyć, już tu próbował ten szczyt pokonać, nic z tego nie wyszło, tak? Ileż tu wysiłku wymagało wyjście nad tą konsolidację i też w końcu skończyło się cofnięciem dwufigurowym. W dniu 10 po Dragim próbowaliśmy już tutaj te szczyty na 0,580 pokonywać, następnego dnia 100 pipsów straty. Ja specjalnie powiem szczerze, tym AUD-em się nie ekscytuję. Oczywiście linia dla mnie ta jest znacząca. Co zrobić na rynku, jeśli linia jest znacząca i wyraźna? Państwo doskonale wiecie. Sprawa jest prosta. Pokonanie tej linii, czyli zamknięcie na przykład dnia powyżej tej linii, to możliwość kontynuacji ruchu do 1,0860. Niepokonanie tej linii. Na takiej zasadzie, jak się tutaj to odbyło, tak? O, zahaczenie szczycikiem i cofnięcie. No to oczywiście pogorszy zdecydowanie nastroje. Wtedy szansa na ewentualne spadki. Kto liczyłby się tutaj, kto chciałby, że tak powiem, kto ma takie view tutaj na tego Australijczyka, bo ono fundamentalnie mogło być uzasadnione, że silny Australijczyk zaczyna trochę szkodzić gospodarce australijskiej, tak? I prędzej czy później Australijczycy ugną się albo obniżą oprocentowanie, albo w inny sposób będą chcieli tego Australijczyka osłabić. No to okazja do zajęcia krótkiej pozycji wydaje mi się jest całkiem niezła, bo też mamy poziomy 0,55-51, na szczyty są 0,6-16, więc 70-pipsowy spread jest do przyjęcia, jeśli w perspektywie ma się gdzieś tam spadek trzyfigurowy do tego dołka. Zajrzyjmy, proszę Państwa, jeszcze na eurodolara, bo on tam cały czas sobie próbuje teraz wychodzić wyżej, więc nastroje znów trochę się polepszyły. Po porannym kiepskim starcie zwiększmy jeszcze znaczenie tej naszej linii. Zobaczymy, czy po południu uda się ją sforsować i co tutaj się będzie dalej działo. Dla tych, którzy przybyli w trakcie, powtarzam dzisiejsze jakby spojrzenie na tę parę walutową, wyjście powyżej tego poziomu zdecydowane da możliwość atakowania 34, natomiast przejście przez dołki otworzy możliwość przeceny dość głębokiej. Na razie strefa niczyja między 32,60 i 33,30, możliwość rozstrzygnięcia tej sytuacji po południu podczas publikacji danych z rynku amerykańskiego. To tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o dzisiejszy webinar. Dziękuję za cierpliwość, że Państwo tu dotrwaliście trochę dłużej z nami. Przepraszam za te początkowe problemy techniczne. Zapraszam oczywiście na następne nasze webinary. Na dzisiaj dziękuję i życzę udanych transakcji, szczególnie po południu, gdyby nasze tutaj przewidywania miały się w jedną lub drugą stronę sprawdzać. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem.